Ten chłopak nazywa się Brian i jest wielkim fanem Kevina Duranta. Chce być taki jak on i po każdym jego meczu uczy się nowych zagrań. Niestety nie ma do tego talentu, a siostra Briana sekretnie go nagrywała. Po meczu Kevin i jego menadżer idą do domu, ale przy wyjściu zebrało się dużo fanów, ponieważ Kevin zagrał bardzo dobry mecz. Brian ma przyjaciela Mitcha. Kiedy rozmawiali, przychodziła dziewczyna, która nazywa się Izabela. Jest nową uczennicą i Brian próbuje do niej zagadać, ale w międzyczasie chłopak o imieniu Connor puszcza film, jak Brian próbuje wsadzać piłkę do kosza. Chłopak stał się pośmiewiskiem szkoły i wrócił do domu. Brian leży na łóżku. Do pokoju wchodzi jego tata, który wie o złym nastroju syna, więc poprawia mu go i zabiera na mecz Kevina Duranta. W połowie meczu był konkurs o $20,000. Wygrał bilet taty Briana, ale ten oddał go synowi. Brian wyszedł na parkiet i zamiast do kosza trafił w maskotkę drużyny. Wychodząc z parkietu spotkał Kevina Duranta, który dał mu piłkę z autografem. Brian powiedział, że jest wielkim fanem talentu Kevina i kiedy wziął piłkę, energia Duranta przeszła na Briana. Jeśli chcesz zobaczyć drugą część, zaobserwuj mój profil.